dobry, witam Państwa na kolejnym spotkaniu z żywą wodą, z doświadczeniami na żywej wodzie. I tym razem, proszę Państwa, dostałem kilka ciekawych maili o tym, jak ludzie używają aktywatorów żywej wody i do czego. I proszę Państwa, chciałbym jeden z nich przytoczyć, bo to jest dosyć ciekawe. Chciałem tylko podzielić się faktem wyhodowania z pestek sadzonek awokado. Kilkukrotnie próbowałem tego, zanim zaczęliśmy używać aktywatorów Harmony H2O i nic nie chciało wykiełkować. Tymczasem każda próba z ożywioną wodą przynosiła 100% efekt. Każda pestka wykiełkowała. Kilka krzaczków daliśmy w prezencie znajomym. Niestety nie wytrzymały próby czasu. Nie posiadali oni również aktywatorów. Na zdjęciach sadzonek w doniczkach widać zabrązowiałe liście. To efekt doświadczenia podlewania kranówką, która zaczęła zabijać roślinę. Po ponownym podlewaniu żywą wodą roślina zaczęła wypuszczać nowe liście, jak widać na załączonych zdjęciach. Najciekawsze jest dla mnie okaz pestki, który wypuścił dwa pędy. Ciekaw jestem, jak skończy się ten eksperyment. I tutaj pokazujemy Państwu oczywiście te zdjęcia, jak to fajnie wypuszczały pędy pestki awokado, co wcale właśnie łatwe nie jest. I proszę Państwa, jakby podekscytowany tym doświadczeniem, postanowiłem sam przeprowadzić pewne doświadczenie i teraz Państwu pokażę na czym. Otóż kilka lat temu, już nie pamiętam skąd, albo z Wietnamu, albo z Filipin, przywiozłem taką pestkę. Nie mam zielonego pojęcia, z jakiej rośliny jest to pestka. Jest to taki mały brązowy krążek. Też nie wiem, jak długo on leżał, gdzie go znalazłem, czy gdzieś na trawie, czy też na plaży. Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć. Bardzo ciekawy jestem, czy ta pestka, która u mnie już jest przynajmniej 2 albo 4 lata, maksymalnie od 2 do 4 lat, czy ona jeszcze będzie miała w sobie moc kiełkowania. Dlaczego chcę przeprowadzić ten eksperyment? Ponieważ, jak doświadczenie wskazuje, proszę Państwa, żywa woda powoduje zaprogramowanie roślin na środowisko, w którym roślina czuje się najlepiej. Tak jakby informacja zawarta w żywej wodzie wiedziała, jak dana roślina, jak zaadoptować daną roślinę do tych warunków, które ona zastała. Czyli jakby informacyjnie stwarzamy jej piękne środowisko. Te same doświadczenia, dokładnie na tym samym polegały doświadczenia, jeżeli chodzi o winnice kadyny, czyli sadzonek, które podchodziły z południa Europy na północy Polski. Tak? Efekty są rewelacyjne. I jak mówię, zobaczymy, będę Państwa informował co jakiś czas o tym, czy ta pestka wykiełkowała, jak wykiełkowała, co z tego rośnie. Co to w ogóle jest? To jest właśnie pierwsze podstawowe pytanie. Zobaczymy. Proszę Państwa, jak kilka miesięcy temu informowałem, przeprowadzam również doświadczenie z tą kulą, która jest u mnie pod łóżkiem, dokładnie 30 cm nad tą kulą co nocy sypiam i już nie będę tam się rozpisywał ani opowiadał o efektach sennych, co tam się dzieje w snach, ale jeszcze raz chciałbym Państwu powiedzieć, że bardzo ciekawym elementem jest kreowanie naszej rzeczywistości. Uważam, że za pomocą oddziaływania wody wzorcowej, czyli tej wody, która się znajduje w tych produktach Harmony H2O, można kreować własną rzeczywistość. Nie dzieje się to natychmiast, chociaż dostawałem informacje od ludzi, u których niektóre rzeczy działy się natychmiast, w ciągu kilku godzin. Być może zależy to od przygotowania świata zewnętrznego albo może jakichś naszych prywatnych predyspozycji. Ale moim zdaniem świat zewnętrzny wymaga troszeczkę czasu, aby dostosować się do tego, co my chcemy, czego my oczekujemy. Jedno jest pewne, efekty są. Efekty są. Trzeba być tylko precyzyjnym oczywiście w tym swoim kreowaniu tej rzeczywistości, bo no, wszechświat lubi mieć jakby bardzo dokładne koordynaty.
Cały czas trwa eksperyment. Jak na razie jestem nim zafascynowany. Oczywiście cały czas również używam podstawki. Ostatnio muszę przyznać, że podstawki używam do ożywiania wina. Czyli stawiam sobie butelkę wina na godzinę przed spożyciem. Proszę przeprowadzić samemu taki eksperyment. Kupić dokładnie takie same dwa wina. Jedno postawić na podstawce, a drugie niech będzie 5 metrów od podstawki. Te same warunki i proszę spróbować smaku, jaki to ma wpływ na chociażby na smak wina, tak? To jest bardzo, bardzo ciekawe, a najlepiej jeszcze podać to komuś, kto będzie miał zawiązane oczy, kto się nie będzie sugerował, czyli jak przyjdą do Państwa goście, to proszę zaserwować im dwa kieliszki wina, jedno takie aktywowane, drugie nie. Oczywiście używam też takiej małej kulki, to jest akurat kulka taka, jak pochodzi z aktywatorów do filtrów do wody. To jest taka mała kulka, proszę Państwa, u mnie akurat ona się znajduje w doniczce, czyli wrzucona jest do doniczki, przepraszam, nie do doniczki, tylko do konewki. Konewką tą podlewam rośliny w domu i na balkonie, także ona sobie cały czas w tej konewce we wodzie leży. Jest to no, dla mnie fantastyczna rzecz, ponieważ jakby na to nie patrzeć, rośliny i zwierzęta najlepiej reagują na żywą wodę. Rośliny wiadomo, że im potrzebna jest ta woda do życia, a zwierząt się nie da oszukać. Zwierzętom się nie da nic zasugerować, że ta woda jest lepsza, czy inna woda jest lepsza. Nie, one wybierają tą wodę, którą wiedzą, że mają wybrać. I te eksperymenty ze zwierzętami są moim zdaniem niepodważalne i właśnie fantastyczne. Wiele razy informowaliście mnie Państwo o tym, że zwierzętom znikają różnego rodzaju choroby po spożywaniu właśnie wody z aktywatorów Harmony H2O. To jest coś fantastycznego, że żywa woda potrafi wszelakie choroby, które dosięgają zwierzęta, niwelować. Opowiem jeszcze o takim przypadku, proszę Państwa. Byłem jakiś miesiąc temu na pewnych nagraniach w gospodarstwie ogrodniczym pod Kaliszem. To były nagrania, przebitek do materiału, który będzie, tworzenie jego będzie dosyć długo trwało. To było ogrodnictwo, w którym ogrodnictwo szklarniowe, w którym rosły truskawki. I tutaj moje zdziwienie, Szanowni Państwo, ponieważ zupełnie nie wiedziałem o tym, ale jak pojechałem, to zobaczyłem, że ogrodnik używa aktywatorów firmy Harmony H2O i faktycznie on też potwierdza, że to ma wyśmienity skutek. I no ciekawe, to ten film się kiedyś ukaże, tylko że jakby to będzie przekrój całoroczny prowadzenia takiego ogrodnictwa i zobaczycie kiedyś Państwo, jak to fajnie wygląda. Fajnie, że są tacy ogrodnicy, którzy uprawiają na większą skalę truskawki pod szkłem, czyli już powiedzmy tam ten kwiecień, marzec mamy polskie, prawdziwe truskawki, które nie są żadną chemią traktowane, czyli ekologiczne i pod szkłem i wbrew pozorom są w super smak, mają super smak, mimo to, że słońca jest wówczas dużo mniej niż w lato, tak? Jeżeli chodzi o rośliny, to jeszcze muszę przyznać, że zauważyłem bardzo ciekawy efekt. Ja często kupuję zioła w różnych sklepach, w sensie takie zioła gotowe, czy też pietruszkę, kolendrę, szczypiorek, tego typu rzeczy. I zauważyłem, że jak podlewam je żywą wodą, to one stoją przynajmniej dwa razy dłużej w świeżości i jędrności niż to kiedyś podlewane kranówką. Proszę Państwa, oczywiście polecam wszelkie produkty firmy Harmony H2O, bo ja już się sam przekonałem i wielu moich znajomych i naszych widzów przekonało się o tym, jak ważna jest woda w naszym życiu. Jest to w zasadzie najważniejszy element poza powietrzem do naszego życia i wspaniały efekt boczny korzystania z tej technologii to jest, proszę Państwa, wyciszenie naszych myśli i naszego organizmu. A ma to niebagatelne znaczenie, chociażby w tych czasach, czy w ostatnich miesiącach w naszym kraju, a w zasadzie na całym świecie, gdzie jesteśmy straszeni różnego rodzaju informacjami i
nie jest tak łatwo taką osobę zmanipulować. Taką osobę, która jest wyciszona, myśli racjonalnie, wie, co do niej dociera. Jesteśmy po prostu odporni na niektóre bzdury. Pamiętajcie o tym, że kupując produkty ze sklepu Harmony H2O poprzez ten link, który się znajduje pod filmem, każdy z Państwa otrzyma taką buteleczkę wody wzorcowej od TAG NTV, czyli w tych wszystkich produktach znajduje się woda. Dokładnie ta woda wzorcowa będzie dokładana do każdego zamówienia, a jest to woda z zakraplaczem, czyli 7 kropelek na litr. Zobaczycie różnicę od razu, spożywając taką wodę nieaktywowaną, a aktywowaną chociażby przez dodanie kropli wody wzorcowej. Ja taką buteleczkę mam zawsze w podróży ze sobą, czyli za każdym razem, jak kupuję wodę chociażby w restauracji, to dodaję do niej kilka kropli wody wzorcowej, aby aktywowała ona tą wodę, którą właśnie piję. Uważam, że jest to fenomenalny efekt dla naszego ciała, dla naszego ducha, dla naszego zdrowia i dla nas jako kreatorów rzeczywistości. Jeszcze raz polecam produkty Harmony H2O. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Do widzenia.